Właśnie uroczyście zakończyliśmy trzecią edycję Akademii Młodych Serc Politechniki Opolskiej. Już zapowiedzieliśmy czwartą edycję, zaczynamy 19 października 2017 roku czwartą edycję. Spotykamy się w każdy czwartek, grupa jest naprawdę zgrana. Średnio przychodzi na zajęcia około 60-70 osób, a dyplomów rozdaliśmy w sumie około setki, także jest to naprawdę liczna, sympatyczna grupa młodych serc, osób w drugim i trzecim wieku. Do Akademii Młodych Serc trafiłam rok temu, czyli to już drugi rok, który tutaj chodzę. No jestem bardzo zadowolona z wykładów, są najróżniejsze. A do Akademii Młodych Serc ściągnęłam moje koleżanki ze szkoły średniej, Dorotkę i Marzenkę. No i wyjście czwartkowe nasze na wykłady to dla nas takie raz w tygodniu święto. Spotykamy się, słuchając wykładu, a potem gdzieś idziemy na herbatkę, kawkę i sobie opowiadamy o tym, co się w naszym życiu wydarzyło przez ten tydzień i o wykładach też dyskutujemy. Cóż, kończymy trzeci rok akademicki. Dla osób, które stanowią tą dojrzałą część społeczeństwa, dysponujemy tą wolną chwilą czasu, żeby wreszcie swobodnie poświęcić się takiej bardziej wychowawczej, bardziej kształcącej części swojego życia. I Akademia Młodych Serc jest właśnie dla nas taką uczelnią, na której w naprawdę dostępnej formie odbywają się cudowne wykłady.